Refundacja Lantusa 30. dla cukrzycy typu drugiego wygasa 31. sierpnia tego roku i nie byliśmy pewni, czy yy, decyzja będzie o refundacji przedłużona. Okazało się, że wcale nie jest to takie pewne, że istnieje zagrożenie dalszej refundacji. Tego leku dla osób z cukrzycą typu drugiego. W związku z tym postanowiliśmy wysłać pismo do Ministerstwa Zdrowia właśnie na ten temat, aby tej refundacji nie wycofywać. Lantus jest swego rodzaju lekiem legendą. Pacjenci walczyli o refundację tego leku przez ponad dekadę. I nie wyobrażają sobie, aby teraz ten lek mógł zniknąć z listy leków refundowanych. Każda taka zmiana negatywna, kiedy lek jest wycofywany z refundacji, kiedy była walka o refundację długoletnia, trwająca ponad dekadę, wreszcie się udało, ten lek jest dostępny, taka, jest taka możliwość zakupu tego leku jako leku refundowanego. Po prostu nie wyobrażamy sobie, aby pacjenci byli pozbawieni tej możliwości, aby odbierało im się coś o co latami walczyli, pomijając już właśnie nawet jakieś takie czy zamieszanie z receptami, że to będzie inaczej dla typu pierwszego, inaczej dla drugiego. Wiemy już, że i tak refundacja Lantusa dla osób z cukrzycą typu drugiego jest obwarowana. Ona nie jest dla każdego, tak jak jest w przypadku cukrzycy typu pierwszego, bo tutaj mamy takie warunki jak niepowodzenie co najmniej półroczne terapią insulinami NPH, czy też hemoglobina glikowana równa lub wyższa 8, czy też nawracające ciężkie hipoglikemie, zwłaszcza nocne, więc te obwarowania już są, więc tym bardziej pozbawiać tych ludzi. Którzy mogliby z tego leku korzystać, pozbawiać ich go, to nam się to nie mieści w głowie. Naszym zdaniem jest to ważne, aby mieć, pacjenci mieli dostęp jak najszerszy do jak najszerszych terapii. Bo to, że jest lek biopodobny, to świetnie, to fantastycznie, ale pozwólmy osoby, które z bardzo dużą skutecznością są leczone dotychczasową terapią, aby mogły z niej dalej korzystać.